O tym, że droga S19 ma połączyć się z drogą S9, wiadomo nie od dziś. Na razie jednak zamiast łączyć, dzieli radnych. Wszystko z powodu zaproponowanej przez Zarząd Województwa zmiany w planach budowy łącznika obu dróg. Zamiast takiej estakady powstanie takie turborondo. Przewodnicząca klubu PO uważa, że to marnowanie europejskich funduszy. Zastanówmy się, czy oby na pewno dzisiaj zależy nam na tym, żeby oszczędzać 3 miliony złotych, żeby za kilka lat wydać kilkadziesiąt milionów, bo trzeba będzie to skrzyżowanie przebudować. Nie zgadza się z tym Wojciech Buczak, członek zarządu województwa. Były prowadzone rozmowy z Aeroklubem Rzeszowskim, który ma od wielu, wielu lat siedzibę właśnie w pobliżu węzła przy starej 19 i obecnej drodze lotniskowej. I projekt, który został zrobiony z tak zwaną estakadą, powodowałby, że aeroklub nie miałby możliwości funkcjonowania. Poza tym, jak twierdzi zarząd, budowa ronda zamiast estakady jest o wiele tańsza. 25 milionów złotych zaoszczędzone na tej inwestycji niekoniecznej, to jest raz z punktu widzenia ruchu i z punktu widzenia rozwoju parku, jeszcze raz podkreślam, może służyć inwestycjom, które czekają w innych miejscach województwa. Równie duże emocje podczas sejmiku wywołała budowa pomnika Smoleńskiego, który ma stanąć przed Urzędem Marszałkowskim. Ja chcę przypomnieć, że w katastrofie smoleńskiej zginęło wiele wspaniałych osób. Tego typu inicjatywy nie powinny być podejmowane w drodze niezgody, tylko w drodze konsensusu, głębokiej refleksji. To ma być symbol pamięci, który ma łączyć, a nie dzielić, odpowiadają pomysłodawcy. Chcemy to zrobić bez wydatkowania na ten cel jakichś znacznych środków, bez ogłaszania konkursu budowy jakiegoś dużego pomnika, bo tu w tym rejonie, przy Urzędzie Marszałkowskim, nie ma takiej możliwości, żeby jakiś potężny pomnik wybudować. Podczas sejmiku radni zdecydowali też o przyznaniu dofinansowania Sanockiemu Muzeum Historycznemu. Trafi tam aż 600 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone m.in. na konserwację najcenniejszych ikon i zainstalowanie nowego systemu przeciwpożarowego i antywłamaniowego.